Pierwsza tonowska drużyna Hetyska Sokoły od samego początku bierze udział w ruchu programowym odkrywców. Postanowiliśmy więc i tym razem zrealizować kolejną zaproponowaną misję. Tym razem ekspedycję. Pierwszym wyzwaniem było dla nas znalezienie odpowiedniej zagadki historycznej, którą chcieliśmy zbadać dogłębnie. Pomysły na ekspedycję padały z różnych stron. Rozmawialiśmy z rodzicami, dziadkami i innymi członkami rodzin. Dopytując się o regionalne tajemnice, szukaliśmy w internecie na stronach dotyczących historii regionu, czy na blogach lokalnych pasjonatów historii, np. Police 750. Odwiedziliśmy Książnicę Pomorską w Szczecinie i szukaliśmy w czytelni Pomorza Znawczej najlepszego pomysłu do realizacji misji w Szukaliśmy też pomysłu, oglądając mapy. Te najstarsze, na przykład 17-wieczną mapę Lubinuso. Jak te najnowsze w technologii LIDAR, dzięki których mogliśmy zobaczyć, co jest ukryte w okolicznych lasach. Pomysłu na realizację misji szukaliśmy także w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk o Ziemi. Tam znaleźliśmy poroże Tura, niedawno znalezione w lasach obok Tanowa. Doskonale zachowane. Jest obecnie badane oraz określane jest, ile w rzeczywistości ma lat. A może jednak to nie Tur, tylko poroże Turu podobnego bydła? Chcieliśmy zająć się tajemnicą klasztoru Augustianów w Jasienicy, historią Barnima z rodu Gryfitów, czy rozwikłać zagadki, o których pisał w książce Sedinium Leszek Herman. Wszystkie pomysły długo analizowaliśmy, ale postanowiliśmy popracować nad sprawdzeniem informacji najbardziej nas fascynującej. O tym, czy faktycznie na terenie fabryki benzyny syntetycznej w Policach planowano rozpocząć produkcję bomb atomowych lub ciężkiej wody, czy też jest to tylko mit. Nasza miejscowość Tanowo leży na północnym zachodzie Polski, na terenie gminy Police tuż pod samą niemiecką granicą. Mieszkańcy naszej gminy to głównie osoby, które przyjechały po zakończeniu II wojny światowej i osiedliły się na tych terenach. Teraz zamieszkują tu także ich dzieci, wnuki i prawnuki. Przed wojną te ziemie należały do Niemiec, a jeszcze wcześniej do Księstwa Pomorskiego, w którym rządził ród Gryfitów. Wśród pierwszych polskich mieszkańców, którzy zjechali na ziemię odzyskane zaraz po zakończeniu wojny, bardzo wcześnie pojawiły się domysły o tym, że na terenie fabryki benzyny syntetycznej Hydrawirke Pylic musiało być produkowane coś więcej niż tylko benzyna syntetyczna. Fabryka funkcjonowała w Policach w latach 1940-1945. Dostarczała paliwo niemieckiej armii. Podobno fabryka zaspokajała zapotrzebowanie na paliwo aż w 30%. A czy mogło być produkowane coś jeszcze? Ogrom fabryki, budynków, budowli, schronów sugerowały, że tak. Fabryka była bardzo dobrze strzeżona i zabezpieczona przed atakami z powietrza i z ziemi. Pod fabryką powstało wiele betonowych korytarzy. Wokół fabryki funkcjonowało aż 7 obozów pracy, w których pracowało ponad 30 tysięcy przymusowych pracowników. Polaków, Czechów, Bułgarów, Rumunów, Włochów. Byli także pracownicy z Niemiec. Fabryka była zlokalizowana w bezpośrednim pobliżu Odry. To wszystko wskazywało na to, że benzyna syntetyczna nie była jedynym produktem tej fabryki. Plotki o produkcji bomb atomowych lub ciężkiej wody pojawiły się głównie dzięki temu, że zakładem bardzo zainteresowała się Armia Radziecka, która w ogromnym tempie po wyzwoleniu tych ziem i zakończeniu II wojny światowej zaczęła wywozić z fabryki mnóstwo rzeczy i bardzo pilnie strzegła do niej dostępu. Okoliczni mieszkańcy znajdowali w lesie mnóstwo dział obronnych przeciwlotniczej flag, zadymiarek i schronów mających na celu obronę fabryki. Ilość tych zabezpieczeń była tak wielka, że w mieszkańcach obudziło się podejrzenie, że coś bardzo ważnego musiało też być produkowane w fabryce lub... A co mogło być bardziej znaczące niż benzyna, która umożliwiała przemieszczanie się wojsk niemieckich, napędzała czołgi i inny sprzęt bojowy? Mieszkańcom nasuwał się tylko jeden wniosek – broń masowego rażenia. Podobno pod koniec II wojny światowej Niemcy byli tylko o krok od użycia tej broni. Adolf Hitler marzył o tym, że to Niemcy będą tymi, którzy jako pierwsi jej użyją. Postanowiliśmy więc naocznie zbadać teren fabryki.
W lutym, kiedy jeszcze nie było na drzewach liści i teren był bardziej widoczny, wyruszyliśmy obejrzeć ruiny fabryki. O pomoc w zagłębieniu tajemnic poprosiliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Poliskiej Skarb. Wraz z przewodnikiem ze stowarzyszenia mogliśmy obejrzeć każdy szczegół, każdy budynek, każdy schron. Mogliśmy zajrzeć w każdą dziurę czy zagłębienie. Naszą uwagę przyciągnął olbrzymi młyn węglowy. Czy na pewno służyły tylko do rozdrabniania węgla? Czemu miał taki dziwny kolor? W jaki sposób był maskowany przed nalotami aliantów? Uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania od odprowadzającej nas pani przewodniczki. Widzieliśmy także olbrzymi komin, który runął wysadzony przez armię radziecką. Wielkość tego komina zrobiła na nas ogromne wrażenie. Zainteresowały nas szczególne kanały pod fabryką. Jeśli coś miało zostać Niestety kanały nie są ogólnie dostępne. W związku z tym obejrzeliśmy tylko tyle, na ile mogliśmy do nich zajrzeć. O kanałach, ich wielkości, wykorzystaniu i funkcji dowiedzieliśmy się za to bardzo dużo od przewodnika. Nie omieszkaliśmy też później obejrzeć filmów, które zostały nakręcone w kanałach przez członków Stowarzyszenia Skarb. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy to, czego nie mogliśmy sami zobaczyć. Naprawdę kanały pod fabryką są ogromne, niestety niektóre z nich są już mocno zalane i można do nich dostać się tylko w specjalnych kombinezonach wodoodpornych. Nadal krążą... Po obejrzeniu terenu fabryki zapoznaliśmy się ze zbiorami Muzeum Historycznego Skarb. Nas zainteresowała głównie część poświęcona obozom pracy i więźniom pracującym w fabryce. Mogliśmy zapoznać się z oryginalnymi dokumentami i artefaktami z tamtych czasów. Listy, plany obozu, dokumenty osobiste, fotografie więźniów, makiety obozu i fabryki, zdjęcia lotnicze z okresu bombardowań fabryki, obwieszczenia z wizualizacją Hydriewerke Pyliz. Mapy dały nam możliwość poznania procesu produkcji i strasznych warunków, w jakich pracowali w fabryce więźniowie. Zainteresowani i przerażeni jednocześnie Zapoznaliśmy się z historią Pommernlager i obejrzeliśmy z zewnątrz teren, który zajmował ten obóz. W marcu pojechaliśmy do Mścięcina, gdzie mieściła się od 1944 roku filia obozu koncentracyjnego Stutthof. Czemu akurat w pobliże Polic został przeniesiony obóz? Czy Niemcy byli przekonani, że bliskość Berlina gwarantuje bezpieczeństwo produkcji? Przeniesienie więźniów miało gwarantować płynność procesu produkcyjnego? Staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Część odpowiedzi uzyskaliśmy od członków Stowarzyszenia Skarb, a część została wyjaśniona w książkach historycznych, do których sięgnęliśmy. Niemcy nie wierzyli w przegraną, byli pewni zwycięstwa. Robili wszystko, żeby jak najszybciej móc posłużyć się bronią masowego rażenia. Musieli także jednocześnie zapewnić swoim wojskom ogromne pokłady paliwa do napędu swoich wozów bojowych i czołgów. Fabryka w Policach zapewniała wyprodukowanie ogromnych ilości paliwa.
I tak naprawdę to właśnie paliwo pozwalało Niemcom na kontynuowanie walk. Dlatego też ściągano tu więźniów i aż do 19 stycznia 1945 roku kontynuowana była produkcja. Ostatnie bombardowanie miało miejsce 8 lutego 1945. Niestety z dokumentów historycznych, opowieści, literatury, gazet i innych materiałów oraz naszych bezpośrednich oględzin nie dało się jednoznacznie ani odrzucić, ani potwierdzić plotek na temat produkcji bomby atomowej lub ciężkiej wody potrzebnej do jej produkcji. Jednak dzięki podjętym działaniom udało się nam, harcerzom, poznać historię naszej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem historii obozów pracy i ludzi, którzy musieli w nich przebywać i pracować na terenie fabryki. Jest to historia, która w dzisiejszych spokojnych czasach wydaje się bardzo nierealna, wręcz nieprawdziwa. Thank you.